Uwaga widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig na apeczkę w górę. Kto będzie szybszy ode mnie? Czy ja skaczący do wody, gdzie jest zakaz skakania, wskoczę do wody? Czy ty, klikający apeczkę w górę pod tym filmem, będę szybko biegnął do wody, nierozważnie i wskoczę na bombę, gdzie są różne zakazy, braku skakania, wejścia, poślizgnięcia się, a ja wskoczę od razu? No to dawajcie, klikajcie apeczki w górę, zaraz, uwaga, startujemy, poczekajcie, za 3, 2... Jeden, teraz start, go wyścig, czas zacząć, biegnę szybko i na pompę, bum! O nie, poślizgnąłem się, o nie, a co się dzieje z moimi nogami? Ała, wyginają się, o nie, nogi złapałem! Pomocy, 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 moje nogi! Moje nogi są w niebezpieczeństwie, moje nogi się ślizgają na glizdy! Brak, potrzebuję powietrza! O, koło? O, ktoś mi dał koło, dzięki! Kto mi rzucił koło? Dzięki za koło! O, unosi mnie do góry! Koło unosi mnie do góry! Powietrze! O, dobra, dało, dziękuję! Kto mnie uratował? Wow! Jaka piękna dziewczyna, to ty mnie uratowałaś, to ty mi rzuciłaś to koło? Tak, ja ci rzuciłam! Nie wolno absolutnie wskakiwać do wody, kiedy jest zakaz! Przepraszam, ja nie widziałem tych zakazów. Byłam. Ja nie widziałem, dziękuję i za pomoc. Jest pani wielka, dziękuję za pomoc. Serdecznie się kłaniam. Czekaj, uwaga. Taka moja praca, ale jak widzę. Nisko się kłaniam. Chłopaków, to fajnie. Poczekaj, nisko się kłaniam. O, z fajną czapką, Smile Slow Team, widzowie! Wpadajcie na sklep zobaczyć nowe czapki, nowa kolora. Nowy kolor, ja mówię kolora. Kolor niebieski, czapki, Smile Slow Team, emblemat 3D, zapraszam. Już dostępne. Pierwsza nie w opisie, smileslow.pl, ja se za... O, kłań, nisko się kłaniam. Nisko się kłaniam, elegancko. Dobra, jeszcze mam tą metkę, czekaj, wyrwę ją. Pum! O kurde, bo prawie by czapkę wyrwał. Pum! Wyrwałem metkę, elegancko tutaj jest. Pozbędziemy się, pół, bo to jest nowa, świeżutka czapka. Na moim sklepie już dostępna. Elegancko się zakładamy, o. Widziała pani, jaką mam fajną czapkę? Elegancką. Bardzo fajna, taka no. Fajna jak ty. O, dziękuję, jest pani miła. Dziękuję za pomoc, ja już idę sobie na drugą zjeżdżalnię. Pa, pa. Ale poczekaj, bo w sumie co, słucham? Na ciebie oko cały czas, ja chętnie z tobą pójdę. Co? Ty chcesz mi dalej? Ale ja nie potrzebuję pomocy, ja już, ten... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, tam proszę, tam z tyłu jest strefa dla dziewczyn, tak? Do widzenia. To hej, przecież ja tu przyszłam się popelać, a co to jest pani chodzi? Ej. Tam z tyłu jest strefa dla dziewczyn, tu nie można podchodzić. Ej. Wow, jaki przystojny. Ej, cześć, słuchaj, chcesz się ze mną przejechać na zjeżdżalni? Ale tak. Chodźmy, chodź. Co ci chodzi? Chodź. Twój wzrost jest nieodpowiedni. Ej, ale przepraszam, cicho, cisza. Przepraszam, ja chcę przejechać się z koleżanką na zjeżdżalni. No ja już nie potrzebuję pani pomocy, nie potrzebuję. Okej. Ja jestem ratowniczką, ja decyduję. Proszę za mną, koleżanko. Chodź, idziemy zjechać. Co pani? Czemu pani nas nie chce wpuścić? Tylko ty i ty możesz iść tylko ze mną, bo jestem ratowniczką i będę miała na ciebie oko, a ty nie idziesz, bo ty jesteś dziewczyną i sobie nie poradzisz. Ale proszę panią, on mnie zaprosił. No właśnie. Nie, to... Ej, co jest, to... czemu dziewczyny się tak kłócą? Nie. Dziewczyny, czemu się kłócicie? Nie. Ja idę. Ja jestem taki piękny? Nie, iść, mam! Ej, co jest, co ty zrobiłaś? Ej, schowaj tą sikierę, Ej, co ona robi? Ej, co ty robisz? Ej, co jest grane? Zostaw ją, nienormalna jesteś. Zostaw ją. Co ty zrobiłaś? Powiedziała mi, że ma iść, nie posłuchała, no to... Ej, dlaczego ty rozwaliłaś koleżankę, dziewczynę? Jesteś niepoważna? Czemu ty bo to zrobiłaś? Ja miałam z tobą iść na zjeżdżalnię, a nie ona. Ja cię będę pilnować. O, policja idzie, policja! O, przyjechała policja. Proszę zobaczyć. Byłem świadkiem rozwalenia dziewczyny. To ona zrobiła to wszystko, ona. To jej wina. Dzień dobry. Ślady. Tak. To nie ja zrobiłem, to ona. Byłem świadkiem tego, stałem tutaj. Kto to zrobił? Ona rozwaliła ją, wyciągnęła sikierki. Nie, proszę pani policjancie. Nie, to nieprawda. O nie. A ma pan dowody na to, że to ona? No tak, widziałem, pani wszystko nagrałem na YouTube'a. Panie policjancie, chodź pan tutaj. Dobrze, idę. Ej, co jest? Poszli za auto? Ja zapłacę, tak jak wtedy, nie no? Ona przekupuje policjanta, aha, okay. Dobra. To, ale teraz będzie dwa razy tyle, co ostatnio. Dobra, ja podjadę tam wieczorem, żeby nikt nie widział. A co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Halo, przepraszam, co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. Rozmawiam z panem policjantem. A
Ale to ona zrobiła, ona rozwaliła dziewczynę i ona cały czas mnie śledzi, chodzi za mną, dotyka mnie i ona jest jakaś powalona, rzuciła mi koło ratownicze. Ja już nie chcę tego koła zakochanego jakiegoś, nie, nie. Pan wie przecież, że ja po prostu dbam tutaj o porządek i tu musi być kurczak. Ej, panie! Śledztwo zamknięte, tu nic nie było, nie ma winnych, nie ma świadków, do widzenia. Ja widziałem, przecież ona go rozwaliła, ona jej rozwaliła. Ej, panie, policjancie, proszę tu, bo ja pana zgłoszę, pójdę do sądu. Ja nic nie widziałem. Ej, przekupstwo. Dzwonię po policję. Do widzenia. Będziesz tracił czas na takie rzeczy. Poczekaj chwilkę, poczekajcie. Dzień dobry. Chciałem zgłosić z tej strony Krystian, tak. Smajslow. Chciałbym zgłosić policjanta, który oszukuje w grze. No, w grze. W Minecrafcie. Ale co? To jest gra? Nie przyjmiecie państwo mojego zgłoszenia? To jest śmieszne? Nie, to nie jest śmieszne! Przed chwilą widziałem, jak rozwaliła w grze! Dara. Nie masz szczęścia, mi wyśmiali mnie! Jesteś taki słodki! O nie, fo! A! Ona ma jakieś serca! O nie, nie, nie! Ej, słuchajcie, wyśmiali mnie! O, cześć! Weź ją! Weź ją ode mnie! Problem, nie ma wody! Weź ją, ej! A co ona ci robi? Proszę, pomóż mi! Ej, co ty mi robisz? Fuj! Zasta, to jest mój chłopak, odsuń się! Jaki chłopak? To nie jest mój chłopak! Dobra, szuku, uciekam! Czemu do wody nie ma, kurde? Szuku, ucieka na lewo, Poczekaj na mnie, nie zostaw! O nie, zostaw mnie! Dziewczyna cię goni! Szuku, uciekam do góry, Skaczę stąd! Szybko, wchodź do góry, nie chcę być. Ej, ratowniczka się we mnie zakochała, ale tu jest jakaś psychofanka. Szybko, do góry. Czekaj na mnie, będziemy się razem bawić. Nie chcę się z tobą bawić. Ja będę skakał. Gdzie tu się skacze? Tutaj się skacze. Ucieka! Płynę! Płynę, nie, zostawcie mnie. O, cześć, płynę za jakąś dziewczyną. O, jaka ładna jesteś. Ej, co ty tu robisz? Ej! Co by robić? No weźcie, no! Zjeżdżam do wody, zjeżdżam do jeziora! Ej, czemu to, co tu się robiło? Na bombę! Puu! Na bombę wyleciałem normalnie. Elegancko. Ej, co jest? Ty skoczyłeś za mną? Ej, nie! No weź ode mnie! Weź ktoś ją pomocy! Poważnie! Może ktoś ją weźmie. Weźcie ją, ile tu dziewczyn? Ja ci pomogę! Dziewczyny, zabierz mnie! Dawaj, dziewczyno! Dawaj, chodź tu! Dobra, jest odpływa, odpływa. Zabierz mnie! Na plażę mnie zabierz! Na plażę mnie zabierz! Okay. Potrzebuję twojej pomocy, słuchaj! Ta ratowniczka się we mnie zakochała i normalnie chce mi zrobić jakieś różne rzeczy! Ej, co ty jej robisz? Ona robi coś w wodzie! Ej, co ty robisz? Ej, zostaw ją! Ona jest jakaś psychiczna! Ona bije się! Ej, co jest? Ona rozwala ją! Ona rozwala ją na normalnie w mo... Ej, muszę ją ratować! Normalna! O nie! Ona rozwala ją w wodzie! Ej, widziałaś to? Ona ją w wodzie! Pomóż mi, proszę! Ale jak ja ci pomóc? O nie, o! Mnie tu nie ma! Proszę, ja nic nie chcę! Mnie tu nie ma! Ja zrobiłam mojego smajlusia, tylko ja jestem jego dziewczyną! O nie! Rozwaliła ją! O nie! Rozwaliła ją! O, mamy problem, słuchajcie, ona jest jakaś psychofanka! Patrz tutaj! Ej, weź mnie, zostaw! Patrz tutaj do mnie! O nie! Szybko, to uciekam! Na najwyższe skoczę! Na najwyższe! Szybko, uciekam! Do góry! Wyskoczę stąd! Nie chcę! Słyszysz, nie chcę, lecz wjeżdżam! Szybko do góry uciekam przed ratowniczką. Dawaj, szybko, spinaj się. Uciekam, zostaw mnie, słyszysz? Zostaw mnie, dziewczyno, zostaw mnie, bo skocz na dół. Patrz, co ja mam dla ciebie. Zostaw Proszę. Mnie, bo skoczę. Co, serca? Ty jesteś jakaś nienormalna. Zakochałaś się we mnie, ratowniczko, ale ja nie jestem taki piękny. Może bym musiał się przebrać, ej, zasłonić swoje ciało, może brzuch, bo na mnie się podobam. Ej, wiesz co? Ja stąd ale teraz skoczę. Jesteś. Jak mnie nie zostawisz, to skoczę, słyszysz? Ja cię nie zostawię, zawsze chcę być obok ciebie i cię pilnować, ratować nie. Przed wszystkimi dziewczynami. Nie wbiegaj we mnie poważnie, słyszysz? Nie? Chodź tutaj. Nie, zostaw mnie, nie! Ona skoczyła za mną, nie! O, ona tu jest, zostaw mnie, wypuszczaj, nie, dotykaj mnie. Chodź, ty umiesz pływać? Umiem pływać, zostaw mnie. Uciekam szybko, zostaw mnie, dotykaj mnie, nie, dotykaj mnie, ona mnie dotyka do stopów, na po stopy, nie. Zostaw mnie.
Ona świetnie umie pływać, kurde, jak ty umiesz tak pływać? O nie, powietrza. Słuchaj, widzisz, brak nam powietrza. Powietrze, powietrze, szybko uciekam w wodzie. Jak ona tak dokładnie... No tak, no właśnie, ona jest ratowniczką, ty, potrafi pływać. Zostaw mnie, nie! O nie, potrzebuję pomocy. Dobra, wypłynę tam do góry, wypłynę tam do góry. Szybko, szybko. Ona gdzie? Ona? Oni wie, nie, ona jest u góry, ona płynie za mną. Ja cię widzę. O nie, mam problem, widzę, mam duży problem. Zostaw mnie! Zostaw mnie. Ej, dobra! Weźmy. Ubijmy interes, interes ubijmy. Słuchaj, czekaj. Jaki interes? Ja nie robię żadnych interesów. Zaproponuję ci coś. Co ty chcesz? Co ty robisz z tymi rękoma? Ej, da, stój w miejscu. Stój w miejscu. Słuchaj, mam pomysł. Mam interes. Dobra. Zaproponuję ci coś. Jak mnie zostawisz, to dam ci moją czapkę z minką haftowaną. Co ty na to? Ale chcesz? Ja chcę ciebie. Chcesz? Nie chcesz czapki mojej? Ciebie. Dobra, a chcesz moją czapkę z emblematem 3D Smile Soul Team? Jest taka nie, fajna? Nie, ja nie chcę czapki, ciebie! Nie chcesz tej czapki, serio? Ale ona jest nie fajna! Nie chcę nic, tylko ciebie! I zawsze będę cię. A chcesz, czekaj, stój! Czekaj, zaproponuję ci coś innego. Mój nowy brelok, patrz, brelok fajny, taki, elegancki, piękny, zobacz. Ładny brelok, ale ty jesteś ładniejszy. Nie chcesz takiego bryloku? Nowy na sklepie. No nie. Dobra, nie. Aj, a bardzo dobra teraz propozycja, poważnie. Zobacz to. Brelok Shiby, mojego pieska pięknego. Zobacz na to. Co na to? Ładny, ale nie. Co? Ale on jest na moim sklepie, on jest taki ładny, on jest taki piękny. No zobacz, jaki... Nie chcę! A widzowie... A wy chcecie? Wpadajcie na smilesu.pl. Fajne nowe breloki są z Shibą i nie tylko. Też są nowe breloki, zobaczcie, jestem ja tak samo tutaj i jest nawet Livia. Livia, moja koleżanka, wpadajcie zobaczyć pierwszania w opisie. Fajne nowe breloki do kolekcji, jakbyście chcieli. Ej, ktoś tu przyszedł. O, villager, witam, panie villagerze, bierz ją pan. Kasy, on jest bogaty na kasę. Słuchaj, ej, słuchaj, dziewczyno, ściągnij te serca z oczu. Słuchaj. Ej, villager ma dużo kasy, on jest lepszy ode mnie, on jest ładniejszy, on jest piękniejszy, on jest bogaty, ja nie chcę. Villager, bierz ją. Nie chcę villagera, chcę ciebie. Ej, czekaj, poczekaj, ale villager ma fajne rzeczy, villager. Daj jej kasę, proszę. Zobacz, masz, uwaga, uwaga, teraz będzie dawał jej kasę. Villager jest bogaty, może ona weźmie go, a nie mnie. Może villager, wiecie, ją przykupi, ja szybko ucieknę. Villager, weź ją, patrz ile kasy, widzisz? A ty nie odsuwaj się, chodź tutaj. Zobacz, tam jest kasa, weź ją tą kasę. No. Widzisz? Villager, pokaż jej więcej złota. Ona leci na złoto, na sztabki złota, na money, na wszystko. Masz tutaj kasę i możesz tego villagera... O, villager, jesteś wolny? Nie masz dziewczyny? O, jest wolny, widzisz? Możesz go wziąć, jest bogaty, piękny, ale nie mnie. Villagerze, pokaż jej prawdziwe złoto, pokaż jej. Zobacz, villager będzie miał super, coś ci pokażę. Widzisz, co on ma? On ma złote bloki, złote, on ma fajne, on jest lepszy ode mnie. Villager jest bogatszy, ja jestem biedny, wiesz, że ja jestem biedny? Ej, wiesz, że ja nie mam w ogóle kasy, że ja mam długi, kredyty i nie masz kasy? Słuchaj, mnie ściga policja, że jestem zadłużony, mam mało kasy i nie mam domu, bo mi dom zabrali. Komornik przyszedł, zabrał mi wszystko, nie mam. Patrz, on jest taki bogaty, on jest taki ładny. Kasy ma z tyłu, weź go. Mnie nie, ja muszę iść, bo mnie policja ściga. Nie, ja nie chcę tego. No patrz, nie chcę tego on złota. Jest najlepszy, widzisz, on jest taki bogaty. Weź to, proszę bardzo, nie, weź to. Co? Tylko ona wszystko wyrzuca? Wyrzucam to, nie chcę, nie interesuje mnie złoto. O nie, zostaw mnie, ona nie wzięła kasy. Ja jestem w szoku, muszę szybko uciec. Albo wejdę szybko do krzaków. Jest, dobra, wszedłem do krzaków, patrzcie. Jestem krzakiem. Dobra, jestem w krzakach. Może koło mnie przebiegnie. O, biegnie ona. Biegnie. Patrzcie. Może mnie zobaczy. I... Przebiegła. Jest, przebiegła, patrzcie. Ja jestem krzakiem. Patrzcie na to. Jestem krzakiem, wszedłem do krzaków. Poszukać cię! Nie mam je nigdzie! Będę krzakiał. Ja w swoim domu. Będę krzakiał i udawał. Teraz, ej, idę zacząć. Ona weszła do mojego domu. Mamy problem, widzowie. Ona weszła na moją chatę, a ja nie wiem, co ona tam może mi zrobić. Patrzcie, ona jest w moim domu. Ja jako krzak biegnę. O, jaki telewizor! Ja szybko jako krzak. Dobra, okej. Okay. A on mówił, że on jest zadłużony, a takie bogactwo tutaj. O nie, ona idzie, ale nie widzi mnie. Dobra, jestem krzakiem. Nie widzimy. Ulala. Co
co ty robisz? Jakie jedzenie? Ej, co ty robisz w moim mojej kuchni? Co ty robisz w mojej kuchni? Słyszałam cię! Mówi, gdzie jesteś? O nie, ona mnie słyszała. Idzie. Nie widzi mnie, jestem krzaku. Czy gdzie? Nigdzie mnie nie ma. Nie ma mnie nigdzie. O, idzie poważnie. Dobiega. O nie. Mnie tu nie ma. Wodzie? Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. A tutaj? O. Nie, zostaw mnie. A, zostawię szybko, uciekam, nie. Nie zostaw, weź mnie, no, tak, zostaw mnie, co mówię, nie zostawię. Zostaw mnie, wyskoczę poza balkon, słyszysz? Ja ratuję cię, bo ja zawsze będę przy tobie, zawsze będę cię ratować. Odsuń się, bo wyskoczę i sobie coś zrobię, a nie chciałabyś widzieć mnie połamanego, więc proszę, odsuń się. Co? O, chcę skoczyć ci razem z... No to dobrze. No to fajnie, dobra, poczekaj. Skacz! O masz! Jest! Ups, nie chciałem. Ale to było dużo było mocne zderzenie. Uuu, połamała się. Ale wygląda... Teraz ty mi pomóż. Pomóc ci? Pomóż mi. O nie, teraz ja mam jej pomóc. Widzowie, wybierzcie w komentarzu, czy ja mam psychofance ratowniczce dziwnej pomóc? Ja teraz jej? Czy ona... Czy nie? Czy może nie pomagać? Albo zostawić ją? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy waszej decyzji.